Nie ma niczego gorszego emocjonalnie, niż zostać wyśmianym i mieć świadomość, że ci, którzy się śmieją, mają rację. I tak może się dziać właśnie wtedy, kiedy od początku nie będziemy wiedzieli, że chrześcijaństwo jest trudne i będziemy chcieli je zrobić tak po łebkach. Nie da rady. Bo potem okaże się, że obudziliśmy się z ręką w nocniku, że wzięliśmy się za rzecz zbyt trudną, a wcale prawie nie włożyliśmy w nią wysiłku. Mając przed sobą tę Ewangelię, zastanawiam się, czego ja tak naprawdę nie lubię w Piśmie Świętym, czego się lękam, co sprawia, że czuję się nieswojo. To są bardzo ważne fragmenty, bo one mówią mi o moim sercu, jak tak naprawdę ja traktuję chrześcijaństwo. I obyśmy mieli tę odwagę przyznania się i wzięcia całego trudu Słowa Bożego na siebie, aby potem nie okazało się, że realizujemy chrześcijaństwo w sposób jakiś taki banalny, że Boga w naszej wierze jest tyle, co orzechów arachidowych w czekoladzie, czyli śladowej ilości.